Cyberbezpieczeństwo. Przestrzeń cyber, czyli dzień z życia Polaka. Żyjemy w czasach, w których na każdym kroku towarzyszy nam telefon. Za pomocą smartfona można załatwić niemal wszystko. Jeśli korzystasz z internetu, jesteś narażony na cyberatak. Smartfon to także komputer. Zabezpiecz go programem antywirusowym. Aktualizuj oprogramowanie. Nie loguj się do różnych witryn, przede wszystkim bankowych, korzystając z publicznych Wi-Fi. Nie klikaj w linki przysyłane SMS-em. Mogą prowadzić do instalacji aplikacji czy oprogramowania wykradającego dane. Czytaj uważnie SMS-y autoryzujące transakcje bankowe. Często tuż po przebudzeniu wchodzimy do cyberprzestrzeni. Sprawdzamy pocztę elektroniczną, komunikujemy się ze znajomymi, przeglądamy informacje. Masowo rozsyłane wiadomości e-mail, tak zwany spam, są nieodłącznym narzędziem ataku stosowanym przez cyberprzestępców. Tego rodzaju wiadomości zawierają odnośniki do stron wyłudzających dane poufne, loginy, hasła, dane kart debetowych i kredytowych. Przy pomocy specjalnych technik manipulacji spamerzy przekonują odbiorcę wiadomości do uruchomienia załącznika lub wizyty na określonej stronie internetowej. Sprawdź nadawcę wiadomości. Przeczytaj dokładnie temat i treść wiadomości. Nie klikaj w żadne linki i nie pobieraj załączników. Dzięki sieci oszczędzamy na czasie. Bez wychodzenia z domu możemy załatwić większość spraw. Opłacić rachunki, zrobić przelewy, zakupy i zorganizować sobie życie. Jeśli kupujesz w internecie, pamiętaj, że niewiarygodnie atrakcyjne oferty są prawdopodobnie oszustwem. Sprawdź regulamin, dane kontaktowe i adresowe sklepu. Dowiedz się, kiedy został założony. Korzystając z różnego rodzaju aplikacji, dwukrotnie przemyśl, zanim pozwolisz na uzyskanie dostępu do Twojej lokalizacji czy treści w telefonie. Nie klikaj akceptuję czy potwierdzam za każdym razem, kiedy chcesz jak najszybciej dostać się na witrynę internetową. W ten sposób udzielasz zezwoleń na dostęp do wielu informacji. Cyberprzestrzeń ułatwia logistykę. Podczas jazdy samochodem prowadzi nas elektroniczna mapa w telefonie. A kiedy już dojedziemy do miejsca docelowego i chcemy za coś zapłacić, najczęściej prosimy o terminal płatniczy. Wtedy płacimy kartą bankową lub smartfonem. Dokonując transakcji w cyberprzestrzeni, chroń swoją kartę bankową. Gdy ją stracisz, zastrzeż pod numerem 828 828 828. Chroń i twórz silne hasła, zmieniając je co jakiś czas. Chroń swoje dane osobowe, nie udostępniaj ich i nie zostawiaj nigdzie dowodu osobistego. Jeśli go stracisz, wejdź na stronę dokumentyzastrzeżone.pl i zastrzeż dokument w swoim banku. Sprawdź, czy strona płatności ma bezpieczne szyfrowanie HTTPS i komu został wydany certyfikat bezpieczeństwa. Z cyberusług i urządzeń korzystamy przez cały dzień. Dotyczy to szczególnie młodego pokolenia. Cyberprzestrzeń to obszar nowych możliwości, ale także nowych zagrożeń. Dlatego w sieci bądźmy uważni, rozsądni i świadomi.